W gimnazjum nr 4 w Tarnowie wspominają historię Anny Frank. Prezentowana jest wystawa zatytułowana Anny Frank – Historia na dzień dzisiejszy. Wystawa jest częścią projektu 100 lat dla pokoju w Europie, realizowanego przez szkołę w bieżącym roku szkolnym w porozumieniu z Fundacją Dom Pokoju we Wrocławiu oraz Domem Anny Frank w Amsterdamie. Postać dziewczynki Anny Frank, 16-latki, gdzieś tam rówieśnicy właśnie naszej młodzieży gimnazjalnej, oddziałuje na nich o tyle mocno, że mogą na jej przykładzie dowiedzieć się, jak w trudnych sytuacjach radziła sobie ich rówieśniczka i jest to jakąś przestrogą, aby takie trudne zdarzenia nie powtarzały się. Więc generalnie projekt ma na celu wytwarzać, właściwie stworzyć taką postawę obywatelską, pokojową w naszych uczniach, którą powinni gdzieś tam rozprzestrzeniać, dając przykład, jak właśnie próbować walczyć z takimi objawami wśród nawet rówieśników, typu właśnie taka wzajemna nietolerancja, wzajemne jakieś tam przejawy agresji, bo od początku, właściwie zaczynając od naszego podwórka, przenosimy to później na nasze dorosłe życie. A sama praca z wystawą polega właśnie na rozmawianiu. A co czują, jak oglądają właśnie poszczególne zdjęcia na wystawie, jakie wrażenie na nich to wywiera. Jakby się czuli, gdyby byli na przykład w tej sytuacji, w tym czasie. Odpowiedzi bywają bardzo zaskakujące, bardzo emocjonalne i myślę, że żadna klasa, która przeszła przez tą wystawę, jakby nie przeszła przez nią obojętnie. Warte zauważenia jest, że przewodnikami po wystawie są uczniowie 4. Gimnazjum w Tarnowie.